Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 33. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami Psalmu 21. Panie, król się weseli z Twojej potęgi, jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy. Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiu warg jego. Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami, koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę. Prosił Ciebie o życie, Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze. Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy. Ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem, bo go czynisz błogosławieństwem na wieki, napełniasz go radością przed Twoim obliczem. Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i z łaski Najwyższego się nie zachwieje. Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów, niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie. Uczyń ich jakby piecem ognistym, gdy się ukaże Twoje oblicze. Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie, a ogień niechaj ich strawi. Wytrać ich potomstwo z ziemi, usuń ich plemię spośród synów ludzkich. Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie, choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego, bo Ty ich zmusisz do ucieczki. Z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze. Powstań, Panie, w swej potędze, chcemy śpiewać i moc Twoją sławić. Przed nami 3 ostatnie rozdziały Księgi Wyjścia, od 38 do 40. Na zakończenie długiej listy przepisów dotyczących kultu świątynnego, a następnie opowiadania o wykonaniu wszystkiego dokładnie tak, jak Bóg sobie tego życzył, przychodzi czas na poświęcenie przybytku i jego sprzętów. Potem uczynił ołtarz z drewna akacjowego, mający 5 łokci długości i 5 łokci szerokości. Ołtarz był kwadratowy, na 3 łokcie wysoki. I uczynił rogi na 4 jego narożnikach, które stanowiły z nim całość, i pokrył je brązem. I sporządził wszystkie przybory do ołtarza, jak popielnice, łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice. Wszystkie jego przybory sporządził z brązu. Z brązu też wykonał kratę do ołtarza w formie siatki, poniżej jego krawędzi, od dołu aż do połowy wysokości. Nad kratą z brązu odlał 4 pierścienie przeznaczone na drążki na 4 krańcach. Zrobił zaś te krążki z drewna akacjowego i pokrył je brązem. I włożył te drążki do pierścieni znajdujących się po bokach ołtarza, aby go na nich przenosić. Uczynił zaś go z desek, tak aby wewnątrz był wydrążony. I uczynił kadź z brązu i podstawę również z brązu, wykonaną z lusterek kobiet pełniących służbę przy wejściu do namiotu spotkania. Następnie urządził dziedziniec przybytku po stronie południowej. Zasłony dziedzińca były ze skręconego bisioru, długie na 100 łokci, a 20 ich słupów i 20 podstaw było z brązu, zaś haczyki i klamry ze srebra. Po stronie północnej zasłony były długie na 100 łokci, a ponadto było 20 słupów, 20 podstaw z brązu oraz haczyki przy słupach i ich klamry ze srebra. Po stronie zachodniej zasłona miała 50 łokci, 10 słupów i 10 podstaw. Haczyki przy słupach i ich klamry były ze srebra. Po stronie wschodniej zasłona miała również 50 łokci. Zasłony na jedną ścianę boczną miały po 15 łokci, a do tego miały 3 słupy i 3 podstawy. Zasłony zaś na drugą ścianę boczną miały 15 łokci, a do tego miały też 3 słupy i 3 podstawy. Wszystkie zasłony tworzące ogrodzenie dziedzińca były utkane ze skręconego bisioru, a podstawy do słupów były z brązu, haczyki zaś przy słupach oraz ich klamry ze srebra, także głowice ich miały pokrycie ze srebra. Wszystkie słupy dziedzińca miały srebrne klamry. Zasłona u wejścia na dziedziniec była z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i ze skręconego bisioru, wielobarwnie wyszywana, i miała 20 łokci szerokości i 5 łokci wysokości, zgodnie z rozmiarami zasłon dziedzińca. 4 słupy do niej i ich podstawy były wykonane z brązu, a haczyki przy nich ze srebra. Pokrycie ich głowic oraz klamry były ze srebra. Wszystkie paliki dziedzińca przybytku były z brązu. Oto obliczenie wydatków na przybytek. Na przybytek świadectwa, który z rozkazu Mojżesza wybudowali lewici pod nadzorem Itamara, syna Aarona, kapłana. A Besaleel, syn Uriego, syna Hura z pokolenia Judy, wykonał wszystko, co mu nakazał Pan przez Mojżesza. A z nim pracował Oholiab, syn Achisamaka z pokolenia Dana, jako snycerz, tkacz i wielobarwnie wyszywający nicią z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz bisioru. Wszystkiego zaś złota z ofiar złożonych gestem kołysania zużyli na roboty przy budowie przybytku 29 talentów i 730 syklów, według wagi sykla z przybytku. A srebra od spisanych w zgromadzeniu było 100 talentów i 1775 syklów, według wagi sykla z przybytku. 1 beka, czyli na głowę pół sykla, według wagi sykla z przybytku, pobierano od wszystkich, którzy podlegali spisowi od lat 20 wzwyż, czyli od 603 550 mężczyzn. 100 talentów srebra zużyto na odlanie podstaw do przybytku i podstaw do zasłon. 100 talentów na 100 podstaw, czyli po talencie na jedną podstawę. Z 1775 syklów zrobiono haczyki do słupów oraz pokrycie ich głowic i opatrzono je klamrami. Brązu zaś, który złożono w ofierze gestem kołysania, było 70 talentów i 2400 syklów. Uczynił z niego podstawy do bramy wejściowej do namiotu spotkania, ołtarz z brązu z kratą brązową należącą do niego oraz wszystkie przybory ołtarza, podstawy dziedzińca, podstawy do bramy na dziedziniec, wszystkie paliki przybytku i wszystkie paliki dziedzińca. Wykonano też szaty z drogocennej tkaniny, z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu do pełnienia służby w przybytku. Wykonano również szaty święte dla Aarona, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wykonał efod ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz ze skręconego bisioru. Wykuto więc cienkie blaszki ze złota i pocięto je na nitki, aby je wpleść w fioletową i czerwoną purpurę, w karmazyn oraz w bisior, dzieło biegłego tkacza. Wykonano również do niego naramienniki przypięte na obu jego końcach, tak iż po przypięciu stanowił całość. A przepaska, która go trzyma, a która się nad nim znajduje, była wykonana tak samo z nici ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Obrobiono też kamienie onyksowe, osadzone w złote oprawy, z wyrytymi na nich na wzór pieczęci imionami synów Izraela. Umieszczono je na obu naramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wykonano też pektorał, dzieło biegłego tkacza, w ten sposób jak efod ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. Pektorał był kwadratowy, a długość jego i szerokość wynosiły 1/5. Był on we dwoje złożony. Umieszczono na nim 4 rzędy drogich kamieni. W pierwszym rzędzie rubin, topaz i szmaragd. W drugim rzędzie granat, szafir i beryl. W trzecim rzędzie hiacynt, agat i ametyst. A w czwartym rzędzie złocisty topaz, onyks i jaspis. Były osadzone rzędami w oprawach ze złota. Kamienie te otrzymały imiona synów Izraela. Było ich 12 według ich imion. Były ryte na wzór pieczęci, każdy z własnym imieniem według 12 szczepów. Wykonano do pektorału 2 łańcuszki, jakby plecionki z czystego złota. Wykonano też 2 złote oprawy i 2 złote pierścienie, i przymocowano oba te pierścienie na obu końcach pektorału. Dwie złote plecionki przewleczono przez oba pierścienie na obu końcach pektorału. Oba zaś końce obydwu plecionek przymocowano do obu opraw i przywiązano je do przedniego naramiennika efodu. Wykonano dwa złote pierścienie i przymocowano je do obu górnych końców pektorału. I wykonano dwa inne złote pierścienie i przymocowano je na obu naramiennikach efodu, na dole z przodu obok miejsca spięcia nad przepaską efodu. Potem pektorał wraz z jego pierścieniami związano z pierścieniami efodu za pomocą sznura z fioletowej purpury, tak aby pektorał leżał na przepasce efodu i nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na efodzie, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wykonał też suknię pod efod, dzieło tkacza, całą z fioletowej purpury. I miała w środku otwór na głowę z obszywką dokoła otworu, jak przy otworze pancerza, aby się nie rozdarła. Na dolnych jej brzegach przyszyli jabłka granatu z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. Zrobili także dzwonki z czystego złota i przyszyli je dokoła między jabłkami granatu. Dzwonek złoty i jabłko granatu następowały na przemian dokoła dolnego brzegu sukni przywdziewanej w czasie pełnienia służby, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Zrobili także tuniki tkane z bisioru dla Aarona i jego synów oraz tiarę z bisioru, mitry z bisioru i lniane spodnie z bisioru skręconego oraz pas ze skręconego bisioru z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, wielobarwnie wyszywany, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wykonano też ozdobę z czystego złota w kształcie kwiatu i wyrzeźbili na niej, jak się rzeźbi na pieczęci, poświęcony Panu. I przywiązano ją sznurem z fioletowej purpury, tak aby była na tiarze, umieszczono ją na niej u góry, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Tak wykonano wszelką robotę około budowy namiotu spotkania. Izraelici wykonali zaś wszystko tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Tak wykonali. I oddali przybytek Mojżeszowi wraz z namiotem i sprzętami, jak kółka, deski, poprzeczki, słupy, podstawy, nakrycia, jedne ze skór baranich barwionych na czerwono, a drugie ze skór delfinów, oraz przykrywającą zasłonę, arkę świadectwa z drążkami, przebłagalnię, stół ze wszystkimi należącymi do niego przyborami i z chlebami pokładnymi, świecznik z czystego złota z lampami ustawionymi w szeregu oraz ze wszystkimi przyborami należącymi do niego i olej do oświetlenia, a także ołtarz złoty i olej namaszczenia, pachnące kadzidło oraz zasłonę u wejścia do namiotu. Ołtarz z brązu wraz z kratą z brązu i drążkami oraz wszystkie jego przybory, kać i jej podstawę, zasłony dziedzińca, słupy i podstawy do nich, zasłony przy wejściu na dziedziniec, powrozy i paliki oraz wszystkie sprzęty potrzebne do służby w przybytku i w namiocie spotkania oraz szaty z drogocennej tkaniny do służby w przybytku, szaty święte dla Aarona kapłana i szaty dla jego synów do sprawowania czynności kapłańskich. Jak Pan nakazał Mojżeszowi, tak też wykonali wszystko Izraelici. Gdy zaś ujrzał Mojżesz, że wszystko wykonali, jak nakazał Pan, udzielił im błogosławieństwa. Tak powiedział Pan do Mojżesza: w pierwszym dniu miesiąca pierwszego postawisz przybytek wraz z namiotem spotkania i umieścisz w nim arkę świadectwa i nakryjesz ją zasłoną. Wniesiesz także stół i położysz na nim to, co ma być położone, oraz wniesiesz świecznik i postawisz na nim lampy. Ustawisz również złoty ołtarz do spalania kadzidła przed arką świadectwa i zawiesisz zasłonę u wejścia do przybytku. Ołtarz zaś całopalenia postawisz przed wejściem do wnętrza namiotu spotkania, a kadź umieścisz między namiotem spotkania a ołtarzem i napełnisz ją wodą. Urządzisz też dziedziniec dokoła, a przy bramie zawiesisz zasłonę. Wtedy weźmiesz olej namaszczenia i namaścisz przybytek oraz wszystko, co w nim jest. Poświęcisz go i wszystkie jego sprzęty i będzie święty. I namaścisz ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami i poświęcisz go, i będzie bardzo święty. Namaścisz również kadź oraz jej podstawę i poświęcisz ją. Wtedy przyprowadzisz Aarona i jego synów przed wejście do namiotu spotkania i obmyjesz ich wodą. Następnie ubierzesz Aarona w święte szaty i namaścisz go, i poświęcisz go, aby mi służył jako kapłan. Każesz także przybliżyć się jego synom i ubierzesz ich w szaty. Potem namaścisz ich, jak namaściłeś ich ojca, aby mi służyli jako kapłani. Przez to zaś namaszczenie przetrwa kapłaństwo w ich pokoleniach na wieki. Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu nakazał Pan. Tak wykonał. Wzniesiono przybytek pierwszego dnia pierwszego miesiąca roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił deski, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął namiot nad przybytkiem i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. Następnie wziął świadectwo i położył je w arce. Włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył arkę z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą. I zakrył nią arkę świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Postawił również stół w namiocie spotkania, po stronie północnej przybytku, przed zasłoną, a na nim rozłożył przed obliczem Pana rząd chlebów, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Postawił też świecznik w namiocie spotkania, naprzeciw stołu, po stronie południowej przybytku, i umieścił lampy przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Postawił również ołtarz złoty w namiocie spotkania, naprzeciw zasłony, i kazał spalać na nim wonne kadzidło, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Zawiesił zasłonę u wejścia do przybytku. Ołtarz zaś całopalenia postawił przed wejściem do wnętrza namiotu spotkania i ofiarował na nim całopalenie i ofiarę pokarmową, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Ustawił także kadź między namiotem spotkania a ołtarzem i nalał w nią wody do mycia. I myli w niej ręce i nogi Mojżesz i Aaron oraz jego synowie, wchodząc do namiotu spotkania i przystępując do ołtarza, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wreszcie urządził dziedziniec dokoła przybytku i ołtarz, a u wejścia zawiesił zasłonę. W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła. Wtedy to obłok okrył namiot spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do namiotu spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę. A jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki. Kończymy nie tylko lekturę Księgi Wyjścia, ale również lekturę listu do Hebrajczyków. Jak przystało na zakończenie listu, czeka nas dziś pozdrowienie i końcowe błogosławieństwo. Od jutra rozpoczynamy lekturę Ewangelii według świętego Mateusza, która podobnie jak list do Hebrajczyków została pierwotnie napisana do Żydów. Wybór tych dwóch tekstów nie jest przypadkowy. Chciałem w ten sposób ułatwić nam lekturę ksiąg Starego Testamentu, zwłaszcza Tory, która dla nas, nie Żydów, może być miejscami niełatwa do zrozumienia. Przeczytajmy zatem ostatni fragment listu do Hebrajczyków, rozdział 13, wersety od 18 do 25. Módlcie się za nas. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, starając się we wszystkim dobrze postępować. Jeszcze goręcej was proszę o spowodowanie tego, bym co rychlej został wam przywrócony. Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego, wyprowadził z pomiędzy zmarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście wypełnili Jego wolę. Niech sprawi w was, co miłe jest w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Proszę zaś was, bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, bo napisałem wam bardzo krótko. Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został zwolniony. Jeśli tylko wnet przybędzie, z nim razem zobaczę was. Pozdrówcie wszystkich waszych przełożonych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia z Italii. Łaska z wami wszystkimi. Amen. To już wszystko na dziś. Zapraszam zatem na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.